Cześć moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony bądź nie ham o aparycji żula. Dzisiaj dalej będziemy w kontekście kabli do iPhone'ów, do urządzeń Apple'a, do iPadów, kabli Lightning. Tym razem jednak na stół poszły kable sprzedawane na Allegro, które wyglądają jak oryginał i szukając pobieżnie jakichś tam rzeczy, możecie takie kable kupić i się zdziwić, że to na przykład nie będzie oryginalny kabel. Chociaż wygląda podobnie, ale trzeba się wczytać. No i tutaj się okazało, że jest to kabel inny. Jakby te rzeczy z opisu się zgadzają. Natomiast sam kabel wygląda jak kabel oryginalny. Jest też dostarczany w takim, powiedzmy, pudełeczko. Jest takie podobne. Jest inne zdecydowanie, tylko na pierwszy rzut oka wygląda podobnie. Są też takie właśnie, widzicie, papierki. Sam kabel też przypomina oryginalny kabel, natomiast to, co w środku znajdziemy, tak właśnie wygląda elektronika, która jest w takim kablu. Nie jest zidentyfikowane układy w roli kontrolera, MCU, zatarte oznaczenia i dwa tranzystory, jeden odpadł, był kiepsko polutowany. I takie kable na Allegro są sprzedawane, łudząco przypominające oryginalny kabel na oryginalnym kablu w wersji USB-C. Ale nie tylko, są oznaczenia. Na każdym oryginalnym kablu jest napis Designed by Apple in California, Assembled in China, numerek seryjny takiego przewodu. To jest jedna z rzeczy, która świadczy o oryginalności kabla. Drugą rzeczą na przykład może być odczyt sygnatury z takiego kabla. W oryginale zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Tak wygląda odczyt oryginalnego kabla. Producent czytnika wyczytuje różne informacje, które są tutaj przez Apple wprowadzane, żeby uwierzytelnić taki przewód. Original, rodzaj kontrolera, score rating 100% i tak dalej. Producent elektroniki, producent kabla, czyli tak zwany konfekcjoner. Data produkcji elektroniki, sumy kontrolne i tak dalej. No, różne ciekawe informacje. A jak wygląda odczyt zamiennika, który udaje oryginał? Troszkę inaczej. Tu jest informacja, że jest to kopia. Teoretycznie dość duży score rating osiąga i można by przyjąć, że ej, to całkiem niezły przewód, no ale rozbieramy elektronikę. Takiego kabla i wewnątrz kryje się taki szajs. To nie powoduje, że kabel jest dobry. Więc tester jedno, ale żeby zweryfikować urządzenie, to trzeba tak naprawdę ten kabel rozpruć i się przekonać, co w takim przewodzie może siedzieć. Ja osobiście nie polecam takich kabli, mimo że przewód jest tani, to możecie zrobić sobie duży problem. Możecie, nie musicie, ale zwykle nie kończy się dobrze użytkowanie takich przewodów. Za niewiele większe pieniądze można kupić przewody z certyfikatem MFI, które wykonane są lepiej, są wykonane poprawnie, właściwie i parę złotych oszczędności w tym wypadku to nie jest dobry pomysł. Uważajcie na to, co kupujecie. Uważajcie na to, co sprzedawcy opisują w swoich aukcjach na Allegro i zwracajcie uwagę na detale, bo możecie się naciąć. Miał być ładny kabelek, który no niestety tylko ładnie, pobieżnie wygląda na pierwszy rzut oka. Dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia.